Panie profesorze, jakie wydarzenia i osoby sprawiły, że zajął się pan filozofią? Odpowiedź nie jest taka prosta. Wydaje mi się, że w dużym stopniu zaważyła atmosfera całego środowiska intelektualnego Warszawy i Polski okresu międzywojennego przede wszystkim. I tak mam wrażenie, że mimo tego, że teraz można wyczytać, jakie głupstwa bywały mówione i w sferach politycznych, w parlamencie polskim okresu międzywojennego, to jednakże był jakiś nurt poważniejszy też, który odgrywał większą rolę. Przede wszystkim mam wrażenie, że nauczyciele, moi nauczyciele, to byli nauczyciele poważni. To byli nauczyciele z powołania. Języka polskiego nauczyciele, ale tak samo przyrody, matematyki, łaciny. Oni no też cieszyli się większym uznaniem niż nauczyciele dzisiaj, ale zasługiwali na to. Oni się przykładali do tego, żeby uczniom przekazać coś z kultury myślenia, poważnego myślenia o sprawach tego świata. Panie profesorze, kim byli pana nauczyciele filozofii? Na przykład nauczyciel języka polskiego właściwie dość wcześnie uczył nas ważnej cechy myślenia analitycznego, można powiedzieć, bo zadawał pytania, czy nawet tematy wypracowań, typu opisu rzeczy prostej. W jakimś momencie nawet był pomysł, czy nie opis szpilki, jednej szpilki, może być interesujący i długi. No, chyba szpilki nie realizowaliśmy tego opisu jakoś, ale była ta tendencja, żeby wydobyć z obrazu, który człowiek ma przed oczyma, rzeczy istotne i je wymienić, pokazać, umieć sformułować twierdzenia bardzo proste o oglądanej rzeczywistości. Uważam, że to było ćwiczenie w analizie logicznej w dużym stopniu. Więc opis prostych faktów. Ale później też nastroje, sytuacje. No, profesor analizował, w jakim stopniu dane wypracowanie chwytało to, co istotne w danym opisie, w danym fenomenie, który był przedmiotem namysłu. Coś podobnego ten poważny stosunek do tematu był w całym nauczaniu. Zetknąłem się no, z problematyką filozoficzną w rozmowach nie tylko z profesorami, z nauczycielami jeszcze szkoły podstawowej, z księdzem katechetą, ale też i na przykład słuchając radia. Ważnym dla mnie przeżyciem było wysłuchanie przez radio popularnego wykładu
Jana Łukasiewicza, Logika, na temat początku logiki greckiej. To było bardzo interesujące. To mnie w dużym stopniu zachęciło właśnie do logiki, powiedziałbym. No, ale też i sztuki były poważne. Rodzice, powiedzmy, wzięli mnie na sztukę Żeromskiego. Uciekła mi przepióreczka. No, kiedy miałem jakieś 8 czy 9 lat, niektórzy znajomi, z którymi razem poszliśmy do teatru, dziwili się, że na to mnie biorą, że to takie romansidło. No, ale ja mam wrażenie, że ja wtedy wszystko zrozumiałem dość głęboko z tego, co było pokazywane, że dziecko potrafi odczuć dylematy, nawet nie znając, powiedzmy, życia emocjonalnego, seksualnego do głębi, potrafi odczuć dramatyczność człowieka zaplątanego w coś, co przekracza jego wyobraźnię. Więc rodzice też właściwie pogłębiali w ten sposób, można powiedzieć, moje widzenie świata. I pogłębiał to również ksiądz katecheta, który pożyczał książki. Jak ktoś był zainteresowany, to ze swojej biblioteki od razu znajdywał dla niego jakąś książkę i pokazywał mu, o, przeczytaj to, a to, to może coś więcej zrozumiesz. Więc to byli wszystko nauczyciele z powołania, co mam wrażenie teraz jest rzadkie. Wydaje mi się, że teraz sytuacja społeczna jest tego rodzaju, że naprawdę nauczycielem zostaje nie ten, kto chce być nauczycielem i rzeczywiście mieć ten wpływ na młode pokolenie, to widzi jako swoje powołanie życiowe, ale po prostu ktoś, kto nie znalazł lepszego, lepiej płatnego zawodu, jako polonista, czy matematyk, czy fizyk, czy biolog. Przed wojną, ja nie skończyłem jeszcze gimnazjum, znaczy właśnie gimnazjum skończyłem, nawet było kilka reform w tym czasie nauczania, ale nie skończyłem liceum, także nie miałem matury. Maturę robiłem już na kompletach szkolnych w pierwszym roku okupacji niemieckiej, w roku 40 na wiosnę. Na tajnym komplecie robiłem maturę, po czym rzeczywiście od razu zacząłem studiować, no, właściwie kilka rzeczy na uniwersytecie równocześnie. Kilka rzeczy dlatego, że to wszystko były komplety uniwersyteckie, więc nie było tego formalizmu zapisywania się na poszczególne specjalności. Można było chodzić na różne rzeczy, znacznie łatwiej. Także chodziłem wtedy równocześnie i na filozofię, i na fizykę. Chodziłem głównie na Uniwersytet Ziem Zachodnich. W Warszawie były dwa tajne uniwersytety. Jeden to był Uniwersytet Warszawski, złożony z, na którym uczyli profesorowie warszawscy, a drugi to był uniwersytet, na którym uczyli profesorowie poznańscy, którzy uciekli z Poznania, który był
włączony do Rzeszy, prawda? Więc oni przenieśli się do Warszawy i tutaj założyli osobny uniwersytet, który się nazywał Uniwersytetem Ziem Zachodnich. I tam studiowałem filozofię. Przede wszystkim. Jakoś tak się złożyło, już nie pamiętam czemu. Ale to było dobre. I tam logiki uczył mnie ksiądz Salamucha. On mieszkał w tym czasie w tej okolicy przy kościele świętego Jakuba. Znaczy na placu Narutowicza jest taki kościół z lat 20. Tutaj niedaleko, prawda, kilometr stąd. No i z tego powodu nawet jego szereg wykładów było właśnie u nas i nawet właśnie w tym pokoju. W tym pokoju i przy takim samym mniej więcej stole z staroświeckim jak ten, tylko oczywiście innym, bo tamten stół się spalił, ponieważ w czasie powstania, jak Niemcy wypędzili stąd wszystkich mieszkańców, to podpalili te wszystkie bloki wzdłuż filtrowej, chodzili z takim pasem, później go podpalali, wszystko co drewniane zaczynało się palić, więc framugi, drzwi, posadzka i tak dalej, meble i zostały same mury. Mury były na tyle cenne, że rząd powojenny PRL-owski postanowił odbudować. Odbudować, no jednakże przede wszystkim dla swoich pracowników, ale ponieważ to były spółdzielnie, spółdzielczość jednakże cieszyła się pewnymi uprawnieniami w PRL-u, więc powstały jakieś na ten temat ustawy i mieliśmy dostać z powrotem to właściciele swoje mieszkania, najpierw po 12 latach, później po 25. W końcu rzeczywiście po 25 dostaliśmy, ale z lokatorami. Ostatni lokator z tego akurat mieszkania wyprowadził się 30 lat temu. Czy oprócz księdza Salamuchy miał pan profesor także jakiś innych wykładowców filozofii? Mnie bardzo zafrapowały rzeczywiście zagadnienia logiczne, które Salamucha przedstawiał, ale to były właściwie pierwsze wprawki w logice. Salamucha nie był specjalistą wybitnym w tej dziedzinie. On był dobry jako historyk logiki. No ale kiedy ja się formalnymi sprawami zainteresowałem, to on mnie posłał do Sobocińskiego, który też mieszkał w tych stronach. I Sobociński mi pokazał problematykę, no już powiedzmy bardziej zaawansowaną, filozoficzną, ale w duchu Leśniewskiego, który zakres później też okazał się ograniczony tematycznie. Także z najbardziej nowoczesnym ujęciem spraw logicznych to spotkałem się dopiero po wojnie u profesora Mostowskiego. Już na matematyce, ponieważ równocześnie chodziłem też na wykłady matematyki rozmaite. Na Mostowskiego nie chodziłem w czasie okupacji, ale po okupacji
już w Warszawie z powrotem chodziłem na zajęcia Mostowskiego i on właściwie mi pokazał istotne zagadnienia formalne, które w logice powstają. Teorię poznania i metodologię ogólną wykładał ksiądz Chojnacki. No, psychologię wykładał ksiądz, który później na Kulu pracował po wojnie. Ksiądz Pastuszka? Nie. Taki też z Poznania. No, nie potrafię sobie przypomnieć nazwiska. Jeszcze był antropolog, Jaksa Bykowski. No, ale chodziłem też na różne wykłady warszawiaków. Więc ja nie wiem, czy, a może nawet w ramach Uniwersytetu Ziem Zachodnich pracował wtedy Tatarkiewicz, bo Tatarkiewicz miał wykłady historii filozofii i szerzej można powiedzieć też filozofii wartości. On w tym czasie pisał swoje dzieło o szczęściu w czasie okupacji, na co strasznie się złościł Janek Strzelecki na przykład, że w czasie wojny pisze o szczęściu. No ale dobrze, że napisał. Napisał i uratował, jak wiadomo, tą książkę, wynosząc jej rękopis. On też mieszkał w tych stronach. Wynosząc ten rękopis i zbierając go z ziemi, spod nóg, prawda, hitlerowca, który mu rzucił ten rękopis do błota. Panie profesorze, jak to się stało, że został pan po wojnie asystentem profesora Tatarkiewicza? Tak, bośmy się spotkali znowu w Krakowie i on mi zaproponował, no, troszkę przez wdzięczność, bo moja matka pracowała wtedy jako lekarz w obozie w Pruszkowie i wyciągnęła ich, znaczy całą rodzinę państwa Tatarkiewiczów razem z synem z obozu w Pruszkowie. Jakoś jakieś dla niego zwolnienie tam wykombinowała. Więc zaproponował mi asystenturę, chociaż ja nigdy nie zajmowałem się tymi zagadnieniami, w których on się specjalizował. I pomagałem mu jako sekretarz redakcji Przeglądu Filozoficznego, który przez jakiś czas wychodził w Krakowie. Właśnie, a Tatarkiewicz był ostatnim przedwojennym i pierwszym powojennym wobec tego redaktorem. Oczywiście ten przegląd filozoficzny został później przez filozofów marksistowskich zlikwidowany. W roku chyba 51 ostatni rocznik wyszedł. Panie profesorze, a jakie jeszcze inne nazwiska miały znaczenie dla pana rozwoju filozoficznego po wojnie? Jakie znaczenie mieli tutaj w tym kontekście marksiści? Marksiści odgrywali pewną rolę jako dyskutanci. Tak. Natomiast przekonujący do pewnego stopnia był Kotarbiński.
Kotarbiński jako reista, a reizm jako, powiedzmy, pewna konkretyzacja no, czegoś, co w kulturze europejskiej, właściwie we wszystkich językach jest. To znaczy struktura predykatywna opisu elementarnego. Ten element języka, który teraz, jak ja mam skłonność mówić, jest wytworem ewolucji kulturowej naszego gatunku, jakimś bardzo wczesnym oczywiście, nie potrafimy tego oczywiście ocenić, jak powstałem i kiedy. On się konkretyzuje w reizmie w postaci twierdzenia, że podstawą są bytu są rzeczy, konkretne rzeczy. Dla Kotarbińskiego tylko rzeczy materialne. No łatwo sobie pomyśleć, że można mówić, że są rzeczy niematerialne też. On tego nie mówił, ale to niby w niczym nie przeszkadzało w całej konstrukcji wiedzy. Rzeczy, którym przysługują różne właściwości i które są powiązane rozmaitymi relacjami. A więc są byty podstawowe rzeczy i są byty wtórne, które nie istnieją same w sobie. To są różne właściwości tych rzeczy oraz relacje między rzeczami rozmaitego rodzaju. Coś, co właściwie jest już u Arystotelesa, można powiedzieć, jako kategorie bytu, no nie rozgraniczone w ten sposób, ale to już jest kwestia jak gdyby techniczna. Mam wrażenie, że tutaj sam sposób na przykład utrwalania w postaci zapisu, rozwój języka pisanego też bardzo waży na rozwoju, też poglądu na strukturę rzeczywistości. Panie profesorze, a kto miał wpływ na pana poglądy etyczne? Trudno powiedzieć, żebym tutaj widział kogoś wyraźnie jednego, ale w tym czasie był no jednakże ciągle też ja byłem pod wpływem wychowania chrześcijańskiego, więc etyka w wykładzie katolickim nie była mi daleka i jej konsekwentność zauważałem jako wielką wartość. Także ta etyka przedstawiała mi się jako etyka ogólnoludzka. No, szukałem dla niej podstaw na różne sposoby. Teraz mam przekonanie, że podstawy etyki to też był element rozwojowy, kształtujący się w ramach
no też tego, co można by nazwać ewolucją kulturową gatunku. W obrębie szeroko pojętej filozofii pan profesor specjalizował się w dziedzinie logiki. Jej dotyczą pańskie największe osiągnięcia. Jaka jest rola logiki w filozofii, jaka jest relacja jej do matematyki? Może na ten temat by pan profesor nam coś powiedział. Ja myślę, że jeżeli mowa o logice, to właściwie trzeba najpierw powiedzieć o jej roli poza matematyką. I mam wrażenie, że tutaj są wielkie zaniedbania w zakresie popularyzacji logiki i trafienia w ogóle do słuchaczy. Logika jest na ogół wykładana w sposób zły, nudny i odstraszający przez pokazywanie zbyt prędko formuł w postaci już symbolicznej, skrótowej i jak gdyby przenoszącej cały ciężar nauki, którą student ma zdobyć, na manipulację wzorami. I to jest podejście matematyczne. Zdominowało właściwie dydaktykę. Tymczasem mnie się wydaje, że tutaj jest niezbędne podejście humanistyczne, pokazujące rolę pojęć logicznych, którymi przede wszystkim są spójniki, malutkie słowa, na przykład negacja, samo słowo nie, czy alternatywa, słowo lub, czy koniunkcja, słowo i, no malutkie słówka, a właściwie grające podstawową rolę, zupełnie odmienną od ról innych słów ważnych. Otóż na przykład można powiedzieć, i ja od tego bym zaczynał wykład, że pojęć logicznych nie posiadają zwierzęta inne poza człowiekiem. Na przykład negacja. Negacja jako stwierdzenie nieistnienia czegoś. To jest bardzo abstrakcyjne. To jest bardzo trudne do wyobrażenia sobie. Czy zwierzę nastawione jest na eksplorację otoczenia i zauważa to, co jest mu potrzebne. Więc na przykład potrzebuje wody, no to szuka tą wodę, jak znajdzie wodę, to pije wodę. Czy potrafi nawet przyprowadzić swoje stado do tej wody. Ale jak nie znajdzie wody, to właściwie ono jest jakaś pustka. Człowiek na tą pustkę ma językowe wyjście. Potrafi powiedzieć, w okolicy nie ma wody. Negatywne stwierdzenie jest przedstawione jako pewna wiedza o świecie. Ale to dlatego, że jest język. Język opisujący. Otóż właściwie
wydaje się, że zwierzętom nie można przypisać tego języka opisującego, jaki można przypisać ludziom. W szczególności opisującego braki. No i tutaj na ten temat, powiedzmy, rozważania są ciekawe. Jest dość dobrze poznany system komunikacji pszczół. Pszczoła zwiadowczyni rano wylatuje, znajduje, powiedzmy, pole z pożytkiem, no to trochę tego pożytku zbiera, wraca do ula i co robi? Zaczyna coś, co od dawna zaobserwowali pszczelarze, tak zwany taniec pszczół. Chodzi w kółko lub też ósemkami pod pewnym kątem. Kąt to jest, stwierdzono dość dawno, stosunek tego, skąd przyleciała, do słońca, do promieni słonecznych. I za nią ustawiają się inne pszczoły, niektóre, które za nią chodzą w ten sposób, jej śladami, co jakiś czas ją tam wąchają, czy też nawet smakują pożytek, który ona przyniosła. I po dłuższym takim tańcu zbiorowym one wszystkie wylatują. No i po pewnych wahaniach w końcu trafiają na to same pole. Jest pytanie, prawda, czy to był przekaz informacji porównywalny z przekazem opisowym ludzkim, w języku ludzkim, czy też to jest przekaz innego rodzaju? Otóż moim zdaniem trzeba to opisać jako przekaz innego rodzaju, jako przekaz typu przekazania pewnego doświadczenia osobistego, pewnego swojego przeżycia całego. Przeżycia, które ta pszczoła zresztą ma w sobie, bo przecież ona potrafi sama wrócić w to samo miejsce, gdzie była. Na jakiej zasadzie? Prawda? Na zasadzie pewnej umiejętności powtórzenia czegoś. Natomiast czy ona potrafi powiedzieć, że po drodze mijała trzy pola takie, na których nic ciekawego nie było? Tego nie odtańczy już. Tego ona nie odtańczy, prawda? To jest do życia niepotrzebne. Po prostu tego nie było, no to to dla mnie nie istnieje. To gdyby ona to przekazała, to tamte by jej kazały się stuknąć w głowę. Po co ty nas tego uczysz? Wielu filozofów i logików uważa, że taka logika, w której używane są tylko te słowa, o których pan profesor wspomniał, i lub nieprawda, że to jest logika prosta, za prosta, jest to za proste narzędzie analizy języka naturalnego. No ale taka logika, którą się nazywa logiką filozoficzną, jest też często krytykowana przez logików niektórych. Jak pan profesor ocenia wartość poznawczą tej logiki jako narzędzia filozofii? W tym jest coś trafnego. Tylko ja bym to inaczej powiedział. Mianowicie
niewątpliwie spójniki logiczne są podstawowe, ale rozumienie tych spójników w ramach kultury europejskiej obecnej zostało ujęte no, w pewną konstrukcję, którą najlepiej przedstawił Frege jako swój system. System właściwie, że pokazujący, że to jego zdaniem, co wystarcza przede wszystkim, jak on pokazał i inni pokazali, do rozwijania matematyki, to jest, może być traktowany jako system dwuelementowy. Prawda i fałsz. I po prostu te dwa przedmioty, prawda i fałsz, generują cały formalny system logiki. Takie ujęcie jest dobre dla matematyków. Natomiast ono zamazuje zupełnie rolę pojęć logicznych w codziennym życiu. Dlatego, że wtedy wszystkie zdania prawdziwe traktowane są jako równoważne. Wszystkie fałszywe też jako równoważne między sobą. No, to jest właśnie na pojęciu równoważności. Ja widzę tutaj tą sprzeczność, którą zresztą podkreślił Roman Suszko w swoich badaniach nad logikami niefregowskimi. No, zwrócił na to uwagę, że jeżeli weźmiemy trzy zdania, to powiedzmy A, B i C, albo A jest równoważne z B, albo A jest równoważne z C, albo B jest równoważne z A lub równoważne z C. Jednym słowem, z trzech zdań okazuje się, że zawsze dwa muszą być z sobą równoważne. Znaczy, tezą logiki fregowskiej jest twierdzenie, że P równoważne Q lub P równoważne R lub R równoważne Q. Gdy tymczasem, no jeżeli weźmiemy trzy zdania, to przecież każde może mówić o czym innym. Zupełnie o czym innym. Nawet gdy mówią o czymś, w jakimś sensie o takiej samej własności. Powiedzmy, powiedzenie, że w tym pokoju są w kącie myszy lub ich nie ma. A drugie zdanie, w tym pokoju są słonie
lub ich nie ma. Inną treść mają. I jedno jest prawdziwe i drugie jest prawdziwe, prawda? Ale one nie są równoważne. Jedne mówią o myszach, drugie mówią o słoniach. Więc jeżeli byśmy powiedzieli sobie, że równoważne są tylko takie zdania, które mówią to samo o tym samym, to wtedy tak, ale to wtedy, prawda, to twierdzenie, które podważa Suszko, jest fałszywe. Więc to, ja uważam, że to jest pewien typ idealizmu niemieckiego, to co zrealizował Frege. To wystarcza dla rozwijania matematyki. Natomiast to nie chwyta sensu. No, trudno powiedzieć potocznego. Może też sensu, który może być tutaj wyspecjalizowany filozoficznie, ale sensu głębszego pojęć równoważności czy pojęć alternatywy. Wniósł pan, profesor, znaczący wkład w rozwój logiki. Jak oceniłby pan, profesor, z perspektywy czasu, które z pańskich osiągnięć dzisiaj są dla pana najważniejsze? Dla mnie najciekawszy to była moja, powiedzmy, przygoda z konkatenacją. Czyli praca z ostatnich lat. Ostatnia, tak, tak. Ale ona właściwie zaczęła się wcześniej. Ona zaczęła się od od pierwszych prac nad rozstrzygalnością, którymi się zajmowałem. I cała teoria rozstrzygalności wiąże się, prawda, z tym, czy umiemy i do jakiego stopnia umiemy stwierdzić, czy twierdzenie pewne w jakiejś teorii wynika z aksjomatów, czy nie wynika. Stwierdzić w ten sposób, że rozstrzygnąć albo wynika, albo że nie wynika. To jest rzecz, jak wykazał Kurt Gödel, niemożliwa do stwierdzenia w stosunku do podstawowych teorii matematycznych różnych, przede wszystkim do zwykłej arytmetyki, dodawania i mnożenia. Ale on to dowiódł metodami matematycznymi. Arytmetyzując składnie. Tak. Natomiast mi się zawsze wydawało, że to należy zrobić, spróbować zrobić i powinno się udać metodami niearytmetycznymi. I do tego właściwie stworzył odpowiedni formalizm Tarski, już pisząc swoją rozprawę o prawdzie na marginesie, w odsyłaczu pewnym, podał aksjomaty teorii konkatenacji. Czyli te aksjomaty Tarskiego, które pan profesor przyjmuje w swojej pracy. Ale nie wykorzystał tego, tak, prawdę mówiąc.
On był Tarski był rasowym matematykiem, dla którego matematyka to było jego środowisko myślowe, jemu właściwe. No więc jego nie odstraszało to, że stosuje twierdzenie chińskie o resztach dość zaawansowane, powiedzmy, jeśli chodzi o wiedzę o liczbach. Natomiast to samo można uzyskać właśnie bez tego, bez tej aparatury matematycznej, zajmując się konkatenacją jako teorią o tekstach. Czyli coś, co robią filozofowie właśnie. Coś, co robią filozofowie. Z tym, że aksjomaty Tarskiego, no, aksjomaty Tarskiego ja pozwoliłem sobie nazwać aksjomatami introligatora i wydawcy. Aksjomat introligatora to jest ten, że jeżeli książka się rozleci na trzy części, no to ją sklejać można albo tak, że pierwszą sklei się z drugą, a później to, co powstaje, sklei się z trzecią, albo drugą sklei się z trzecią i to, co powstanie, doklei się do pierwszej. To samo się w końcu utrzyma, że się, prawda, introligator może jednemu pomocnikowi kazać tak sklejać, drugiemu inaczej, ale później oba składy będą takie same. To jest łączność. Łączność konkatenacji. A druga rzecz to jest, drugi aksjomat Tarskiego, to jest aksjomat wydawcy. Tak postanowiliśmy to nazwać. Mianowicie, jeżeli mam powieść, która jest dość duża i trzeba podzielić ją na kilka tomów, powiedzmy na dwa tomy, to jest zawsze możliwość ta, że ten tom w środku, no to albo można go zaliczyć jako, że ostatni będzie w pierwszym tomie, a później już będzie tom drugi. Albo będzie pierwszym w drugim tomie, a przed nim będzie ten tom pierwszy. Jeżeli wydamy, dwa wydania mogą się od siebie różnić na przykład tylko tym. I w ogóle wydania jakiejkolwiek książki w dwóch tomach zawsze się tylko tym różnią, że jest taka część, która mogłaby być doklejona do pierwszego tomu jako ostatnia, albo do drugiego tomu jako pierwsza. To jest twierdzenie, to jest drugi aksjomat Tarskiego. Jak go zapisać precyzyjnie, to na to wychodzi. Takie dwie metody manipulacji tekstami pozwalają już określić teorię, w której można zbudować dowód nierozstrzygalności. Można po pierwsze zdefiniować samo pojęcie rozstrzygalności przy pomocy tych dwóch, przy pomocy konkatenacji. Do tego oczywiście należałoby dodać na początek wyjaśnienie, co to jest konkatenacja, prawda? Konkatenacja
to jest relacja, która zachodzi. To powiedzmy nie relacja, powiedzmy funkcja. Funkcja, która z dwóch tekstów robi tekst trzeci w ten sposób, że jak mamy dwa teksty, tekst A i tekst B, to konkatenacja tekstu A z B to jest tekst, w którym one się łączą w jeden tekst, gdzie jest najpierw A, a później B. Trywialny zabieg graficzny, prawda? Nazywamy tutaj konkatenacją. Nie wiem czemu, przypuszczam, że to z greki pochodzi. No i ten zabieg, teoria tego zabiegu graficznego jest właściwie podstawową teorią metalogiki, w której można zdefiniować też i pojęcie rozstrzygalności i dowieść twierdzenia o nierozstrzygalności pewnych teorii nierozstrzygalnych, a o rozstrzygalności innych. Taki sens humanistyczny można wydobyć. I w tym sensie uważam, że tutaj filozofowie mają szansę, że tak powiem, odwalczyć logikę od matematyki. Dla siebie, że tak powiem. I zrobić z niej dziedzinę atrakcyjną. Też i z formalnego punktu widzenia, ale pokazującą formalizm nie jako część matematyki, tylko jako część pewnej spekulacji, no, w szerszym sensie, czy konstrukcji w szerszym sensie, konstruowania czegoś więcej niż tylko liczb, ewentualnie mniej niż liczb, można tutaj powiedzieć. Prawda, że to jest mniej niż liczba, a liczby dopiero z tekstów można tworzyć. No na przykład powtarzając odpowiednią ilość, jeden symbol, otrzymuje się liczby poszczególne, naturalne. Panie profesorze, chciałbym jeszcze wrócić do tej kwestii relacji między logiką i filozofią. Rozumiem, że logika przydaje się filozofowi po to, żeby w sposób bardziej samoświadomy i precyzyjny formułował tezy i kontrolował swoje rozumowanie. No, ona się przydaje przy formułowaniu dowolnych twierdzeń. Ja tak zacząłem na początek mówić, prawda, o negacji, ale no weźmy sobie za przykład też alternatywę. Alternatywa jest bardzo ważna w sytuacji, którą stale mamy, mianowicie niepełnej informacji na jakiś temat. Kiedyś, jak ludzie się informowali co do rzeczy prostych, prawda, no to mieli ten kłopot, że zwiadowca znalazł ślad na błocie, ale niewyraźny. I mógł być pewien, że to nie jest ślad słonia na pewno, bo jest mały. Nie jest to ślad ptaka, bo nie jest tam rozdzielony odpowiednio. Ale czy to jest ślad sarny czy zająca, to może nie móc zgadnąć. Jak on ma to powiedzieć, jak przyjdzie do swojego szefa prowadzącego, prawda, polowanie, że co tędy biegło? No, jak to zadałem, prawda, Wierzbickiej,
to pytanie, to ona powiedziała, tak, rzeczywiście słowo lub nie jest uniwersalne, nie ma go w różnych językach prostych, ale oni sobie dadzą radę, bo powiedzą, że może to jest ślad zająca, może to jest ślad sarny. Czy to jest to samo? Mnie się wydaje, że można dowiedzieć, że to nie jest to samo. Że koniunkcja tych dwóch możliwości to nie jest to samo, co alternatywa. Bo może, pojęcie może właściwie nie ogranicza. Jeżeli ja mówię, że to jest może ślad no, wymieniam tam dwa gatunki. A może jest 10 innych gatunków, które można by wymienić, prawda? I odpowiedni znawca by wymienił. Jeżeli usłyszeliśmy, że coś spadło na ulicy z góry, no to właściwie tych możliwości jest bardzo dużo. Czy tam spadł komuś kwiatek z okna, czy spadła. Czy dziecko wyleciało z balkonu i tak dalej. Jest takich możliwości no, w wielu przypadkach nieskończenie wiele rozmaitych, prawda? Więc to nie jest, słowo może nie zastępuje tutaj alternatywy. Alternatywa mówi, że jednakże to jedno z tych dwóch, prawda, które ja wymieniam, że na pewno któryś z nich, tylko ja nie wiem, które. Ta treść nie ma odpowiednika innego jak właśnie rzeczywista, logiczna alternatywa. Po prostu teza, która się nasuwa, jest taka, że w cudzysłowie języki zwierząt, w cudzysłowie, prawda, nie potrafią sformułować dokładnego opisu językowego rzeczywistości. To jest kwestia sformułowania opisu. Opis jest tylko w języku ludzkim. Funkcja opisywania stanu rzeczy, oddania w pewnym kodzie stanu rzeczy. No, gdyby taki opis był możliwy, to ja myślę, że matematycy już by to zauważyli. To by się dało uchwycić jakoś. Natomiast język z innych zwierząt poza człowiekiem dobrze oddaje stany emocjonalne zwierzęcia w stosunku do percypowanych, do wartości percypowanych przedmiotów. Wartości witalnej percypowanych przedmiotów. Dobrze oddaje
też swój stan. Właśnie, no, nie no, swój, zawsze swój oczywiście. Swój stan. Swój stan emocjonalny. Więc to, że na przykład no, że jest woda, którą można, prawda, pić, to on to już, przeżywa, on to wie, on potrafi tam ciągnąć innych, prawda. Czy można tę myśl sprowadzić do tego, że sygnały zwierzęce są pozbawione funkcji opisowej, że pełnią funkcję ekspresywną, czy jakąś taką jakby perswazyjną, a brakuje tej funkcji opisowej, albo ta funkcja opisowa jest sprowadzona do minimum? Ja nie wiem, jakie tutaj słowa warto by użyć, bo ekspresja ogólnie, no to jest za szerokie słowo. Ekspresją jest wszystko i precyzyjne, prawda, wypowiedzenie też jest jakąś ekspresją. Tak, ale jest właśnie różnica ekspresji, która daje opis taki jak człowiek, czyli opis, który no, uważamy, że jest adekwatny do rzeczywistości. Adekwatny w naszym rozumieniu, ale w rozumieniu, powiedzmy, Pana Boga, czy coś, może nie być adekwatny, prawda? Może być jeszcze bardzo ubogi i tak dalej. Czy w rozumieniu nawet tutaj no, różnych ludzi będzie mniej lub bardziej bogaty. Więc różnica między opisem a ekspresją no, swojego odniesienia do danej rzeczy, ale odniesienia natury właściwie emocjonalno-konsumpcyjnej. W swoich pracach tropi Pan tę różnicę pomiędzy światem ludzkim i światem zwierzęcym. Jedna z tych różnic, o których była mowa, dotyczy języka opisowego, którym operują ludzie, a nie operują nim zwierzęta. Ale druga różnica dotyczy relacji pomiędzy wartościami witalnymi i wartościami duchowymi. Duchowymi, które są jakoś charakterystyczne dla świata ludzkiego. No więc to się wiąże też z percepcją wartości duchowych, że człowiek ze względu na swoje te możliwości intelektualne, które uzyskał, ma możliwość nie tylko, prawda, zauważenia tego, że coś mu odpowiada lub nie, że jedzenie jest dobre lub złe, czy że dana, powiedzmy, dziewczyna jest ładna czy brzydka, prawda, ponętna, powiedzmy, erotycznie czy nieponętna erotycznie. Ale też ma możliwość zauważenia i innych związków. Więc na przykład tego, czy ten drugi człowiek jest najedzony czy głodny? Czy on mi przypomina mnie wtedy, kiedy jestem, kiedy byłem głodny? Czy też przypomina mi mnie, kiedy byłem najedzony? To jest też kwestia właśnie zauważenia podobieństwa, czy do tego podobne, czy do tamtego podobne.
No a to odróżnienie może prowadzić do konstrukcji dwóch różnych sposobów postępowania. Człowiek ma dyspozycję do tworzenia sobie różnych scenariuszy swojego zachowania i ich wykonywania dzięki temu, że odróżnia. No właśnie, chociażby odróżnia stan od pewien od stanu braku. Więc jest imitacja, prawda, rozmaitego rodzaju, ale człowiek potrafi tworzyć konstrukcje już pewne, prawda, nastawione na coś, co się przekracza percepcję zwierzęcą. W swoich pracach sporo miejsca poświęcał pan profesor zagadnieniu pokoju i wartości pokoju jako czegoś, co jest specyficznie ludzkie i co idzie jakoś pod prąd walce i konkurencji, z którą wiązano taką prymitywnie rozumianą teorię ewolucji darwinowską. Czy mógłby pan profesor coś więcej na ten temat powiedzieć? No, człowiek potrafi sobie wyobrazić, że on, ten drugi z drugiego stada, tak samo cierpi, prawda? Jak cierpią ludzie z mojego stada. To stwarza nową sytuację, tak. No i teraz jest kwestia rzeczywiście przyuczenia się do patrzenia na drugiego człowieka z innego stada, tak żeby widzieć w nim te podobieństwa i rozszerzać swoją tutaj troskę też i na tych, którzy nie należą do naszego stada. Powstają oczywiście problemy konfliktowe między stadami. Które jest trudno załatwić w sposób racjonalny, często ze względu nawet na brak danych. Po prostu nie wiemy. I na to nie ma rady. Tutaj można uważać, że religia może dać pewne wytyczne, no ale wytyczne, które stają się ryzykiem heroicznym czasem. Jeżeli ktoś mający rodzinę ryzykuje ochronę kogoś drugiego, że być może straci, prawda, więcej jego stado niż stado, które broni. Na to odpowiedź może być tylko religijna. Panie profesorze, dzisiaj studia filozoficzne, przynajmniej te studia do poziomu licencjata, traktowane są jako studia zawodowe. Czy i w jakim sensie według pana profesora filozofia jest zawodem? No właśnie, moim zdaniem w tym aspekcie, który mi się nasuwa, filozofia nie jest zawodem, jest powołaniem. Jest
przede wszystkim właśnie szukaniem swojego miejsca w świecie, w tych warunkach, w jakie zostałem wrzucony. Oczywiście to człowiek też dojrzewa do tego, ale wszystko dojrzewa i religie dojrzewają przecież. I no, stosunek na przykład do zabijania. No, Abraham był istotą, jest uważany za osobę rzeczywistą. Prawda? Rzeczywiście był taki przywódca, twierdzą, który wyprowadził tam z Babilonu pewną grupę, prawda, Semitów na osobną wędrówkę z różnych tam względów, powiedzmy. I oni żyli niezależnie, ale on jeszcze, być może w nim było to przekonanie o możliwości ofiar z ludzi. I wobec tego jemu się wydawało, przeżył coś takiego, co mu się wydało, że Bóg od niego żąda ofiary z jego syna. Zostało mu jak gdyby ukazane, prawda, że nie. Ale to było. Później Mojżesz sformułował już przykazanie nie zabijaj, które, przypuszczam, już wykluczało taką sytuację, w jakiej mógł być Abraham. Natomiast ten sam Mojżesz określił karę śmierci za, powiedzmy, za niewierność żon, za rozwiązłość i tak dalej, kamienowanie, której przeciwstawił się dopiero Jezus, prawda, broniąc prostytutki i no i ustalając stwierdzenie: kochajcie nieprzyjaciół wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Ale to nie zostało przyjęte właściwie w chrześcijaństwie, prawda? Za niedługo już powstało, za czasów Konstantyna, wojsko chrześcijańskie powstało. I ciągle, a później było i palenie heretyków i tak dalej, a jeszcze w XV wieku chyba, tak, w czasie zapanowania, prawda, Jagiełło dostał list podobno od papieża, żeby tam tych husytów, co uciekają na tereny polskie, to wy nie wpuszczajcie, to lepiej ich zabijać, prawda? Pan Bóg będzie się bardziej cieszył. Więc i też wcześniej papieże kazali, prawda, czy błogosławili wyprawy krzyżowe, które miały odbić siłą grup Jezusa w Jerozolimie. Więc jednym słowem, przykazanie nie zabijaj
właściwie nie było realizowane i do tej pory nie jest. I to jest problem, ale to jest też pewna ewolucja. Teraz jednakże przeciwko karze śmierci, prawda, występują coraz to nowe państwa, się dołączają do tego. Ta idea się rozszerza. Więc następuje ewolucja kulturowa, która tutaj stronę etyczną poprawia na różne sposoby. Czyli oddala się od tej, powiedzmy, konkurencyjności, poza którą nie potrafią wyjść inne zwierzęta. Upatruje pan, profesor, tej idei w ewolucji, w ewoluującej religii, ale z drugiej strony jest pan krytyczny wobec instytucjonalnych religii, które właśnie często wcale tej idei nie kontynuują. No dzisiaj są takie koncepcje, których przedstawiciele głoszą, że to właśnie religia jest źródłem zła wszelkiego, że to ona odpowiada za różnego rodzaju okrucieństwa, które w przeszłości miały miejsce. Pan profesor zdecydowanie nie idzie w tą stronę. Tak, ja nawet nie wiem, jak to można uzasadniać. Panie profesorze, czy pan profesor uważa, że filozofia przydałaby się w polskiej edukacji, w polskim dyskursie publicznym? A jeśli tak, to jaka filozofia, w jakiej postaci ona mogłaby być przydatna? Na pewno by się przydała jako pewna ogólna tendencja do analizowania wszystkich uwarunkowań zjawiska, o którym się mówi, analizowania z punktu widzenia szukania istotnych przyczyn tego, co naprawdę się dzieje. Bo ja mam wrażenie, że w debacie publicznej podstawową wadą tej debaty bywa tendencyjność. Tendencyjność w postaci doboru tylko takich argumentów i takich tematów, które mogą sprzyjać mojemu sposobowi myślenia. Natomiast filozof powinien chwilami też sobie pomyśleć, a co sprzyja przeciwnikowi? Czy jest coś pozytywnego? Czy jakieś informacje pozytywne, czy jakieś opisy obiektywne sprzyjają i jak te opisy obiektywne można interpretować, do jakiego stopnia one mogą służyć jako za jedną stroną lub za drugą stroną. Takie wyważanie bardzo zrównoważone. Ale to tak trudno, prawda, charakteryzować ogólnikowo. To by trzeba było na konkretach już pokazywać. Postuluje pan profesor poszukiwanie jakiegoś takiego minimalnego wspólnego światopoglądu. Prawda? Minimalnego wspólnego światopoglądu. Jakie to miałoby znaczenie i czy to nie jest jakiś rodzaj utopii według pana profesora? No nie, ja myślę, że jest tutaj możliwość już w ramach tego, co do tej pory mówiłem, wyodrębnienia takich
twierdzeń na temat właśnie zachowań ludzkich, które można traktować jako swoiste tylko dla człowieka i poszukiwać, co w tych ramach można powiedzieć więcej. Być może, że religia tutaj mówi coś znacznie więcej niż to minimum, które można uważać za dane naukowe. Tak, ale to warto sobie z tego zdać sprawę właśnie. Panie profesorze, no, objęliśmy w tej rozmowie wiele bardzo interesujących tematów filozoficznych. Chciałbym bardzo serdecznie za nią podziękować. Mam też nadzieję, że to będzie pierwsza z serii rozmów z wybitnymi polskimi filozofami, które być może jakoś przydadzą się w promocji naszej dyscypliny, no, szczególnie w gronie młodych ludzi, którzy mogliby filozofią czuć się zainteresowani. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękujemy bardzo.